Ej, nie rozumiem ludzi, bo teraz jest plotka, że nikt nie chce kupić Jankosa, bo ma za duży buyout, nie? No. Ale nie czaję ludzi, którzy właśnie to hejtują, bo wy nie czajcie jednej rzeczy. Chodzi o hajs. Jankos ma z 20k widzów na streamie. Jeżeli on będzie siedział na ławce, to wiesz, to są deale sponsorskie. Jaki sponsor przyjdzie, bo Jankos, to Jankos robi duże liczby. Wiadomo, że tu go nie wypuści za mniej siana, bo im się to po prostu nie opłaca. Tym bardziej, że ziomek nie jest randomem. Ziomek ma największe liczby. Nie ma tak dużej zasięgowo osoby, a też, no, też bez przesady, no to nie jest dla Jankosa koniec świata. Jankos i tak wyciąga tyle siana z tego streamingu, że... Jankos to z 5 baniek ma, nie? Więcej! Co ty, więcej? Przecież on z miesiąc, ile takie, jak masz 20k widzów na polskiej scenie wyciągałbyś, streamując regularnie? Ile? Z 200 koła na miesiąc? Jak tak streamujesz regularnie? 20 koła widzów? No. 200 koła? No. Złoty, na luzie, nie? Zależy, czy masz suchara jako menadżera, czy nie. No dobra, ale przypuśćmy nie masz, no to chyba tak, nie? No to jest to możliwe, no. No to za granicą IMO taką bańkę wyciągasz jak 20k widzów, czy się mylę? Na 100% wyciągasz, przecież to tyle siana jest z reklam, to jest jak bardzo reklamy oddają za granicą. Teraz nie, no powiedziałem, no jak się nie ma suchara menadżera, to jest możliwe robić 200 koła, mając... No ale ty już go nie masz, jesteś teraz pod Storm Media. Jeszcze się nie przekonałem, wiesz? No ale widzę, że ty też, to chyba też dobrze zarabiamy obaj, co? No tak, my jesteśmy w tej samej agencji. Masz tak 10k widzów, to no zajebisty jest siano. Mając, wydaje mi się, że mając 2k widzów możesz już wyciągnąć na luzie, tak z 30 koła streamując. Tylko musisz tryhardować. Słuchaj, no, ja wierzę, że przyjdą lepsze czasy niedługo. Mówię, że przyjdzie rajdzik. Właśnie nie wiem, czy przyjdzie. Wczoraj nie chcecie mnie dopisać do tego rajdzika? Ale co znaczy dopisać? My sami chcemy go dostać najpierw. No, no tak, ale jak tam dostaniecie, to wiesz, ja tam był jakimś wodzem w tym rajdzie. Procent chcesz oddać, tak? No, z miłą chęcią. A nie miałeś nigdy? No nie, no co ty. Ja nie w ogóle, ja nie robiłem żadnych deali nigdy. Jedyny deal, jaki zrobiłem, to na Instagram. Przekonałeś się, ile ten płacą? W sensie wiesz, ile płacą, czy nie? No słyszałem, że to są potężne kwoty. Ja ze streama najwięcej wyciągnąłem 15 tysięcy, dlatego że ziomek wysłał mi 13 tysięcy donate'em. A tak to z 3 koła wpadają na miesiąc, 2, tak 3. Raczej tak koło dwójki. Ile jest jednego suba? Jakie ty masz stawki? $10. I tak samo jest za tego? Za Prima? To się nie odbiega od ciebie za bardzo, wiesz? Czyli chwila, czyli to jest 5,50, tak? Chyba tak. Okej, no to ja mam teraz 460 subów, no to mam 2,5 koła z tego. Reklam nie ma w ogóle. Chociaż ostatnio... Nie, ostatnio coś było. Coś tam jest. Nie, ostatnio było, bo... Czekaj, ostatnio dostałem... Lepiej niż było. Streamując 3 listopada dostałem $30 z reklam. To dużo w sumie. Dużo. Ej, to dużo, jest kasa z reklam. A ci powiem, ile ja ostatnio. A ty masz ustawione co ile reklamy na streamie? 7,5 minuty na godzinę chyba. O, to ty masz to najniższe, że masz ustawione tych reklam. Nie. Najwyższe jest chyba 10, wiesz? Ej, to ja też tak robię. Co jest? Ale to nie... Ale to nie ma znaczenia, Cinkro, bo jak ktoś ma... Nie jest tak, że ktoś ogląda przez godzinę i ma 7,5 minuty reklam, po prostu jak obejrzał 2 minuty, to już mu się nie obejrzy, nie wyświetli drugi raz. No właśnie, chyba tak to jest, no. 2 temu stream, $101. No tak, no ja pamiętam, jak Kameto mi kiedyś dał hosta, kliknąłem jedną reklamę, dostałem chyba 200 euro z tej reklamy. Raz kliknąłem, raz, rozumiesz to? Raz. A, fajne, co? I to pewnie są zagraniczni widzowie? No. Ale dobra, no ale tak. To fajne życie za granicą. No kurwa, przecież mówię ci, że to jest takie siano, że to jest ale dobra, ja... sobie, że na przykład oni płacili miliony dolarów za miesiąc, rozumiesz? No tak. Wiesz, ile Trainwreck zarobił za 16 miesięcy streamowania kasyna? No słyszałem. Słyszałem, że coś tam 200 milionów czy coś takiego. 360 milionów. Ten nerw, co się wyświetla, to jest takie co, to jest in-streamly. To jest takie coś jakby... Że jak klikniecie w czat, to ja dostanę jakąś kasę, ale to nie są takie reklamy, wiesz, od Twitcha. A ile ten? Ile zarabia się z tego streamli? Mało się zarabia, jak jesteś dużym streamerem. To najbardziej oddaje, jak jesteś małym streamerem. To brzmi śmiesznie, ale najlepiej właśnie, jak masz tak 1000 widzów, bo wtedy te niektóre reklamy, z tego co ja się orientuję, to one się odpalają wtedy, kiedy masz mało widzów.